Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Joken, przed nami 9 odcinek z Kebab Chef Restaurant Simulator. Moi drodzy, zaczynamy kolejną przygodę z naszym kebabem i dzisiaj kilka spraw się nam tutaj namnożyło. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć i podziękować serdecznie, bo jeden z widzów dość mocno się rozpisał i dał fajne, merytoryczne porady, co można zrobić lepiej, więc dziękuję ci, drogi widzu, dzisiaj pokażę, że to działa. I tutaj od razu chciałbym też wam właśnie, moi drodzy, powiedzieć, że u mnie to tak czasami jest, że nagrywam po 2-3 odcinki dziennie, różnie to nagrywam, więc co za tym idzie, czasami piszecie jakieś komentarze, jakieś porady, a widzicie je dopiero 2 odcinki później na przykład zastosowane, także żebyście się nie denerwowali, w zależności jak to nagrywam. Dziś właśnie się odniosę do tych porad, które 2 dni temu pod odcinkiem widz napisał. Dziękuję ci serdecznie, drogi widzu. No jak zwykle mówiąc do was, już sprzątam, bo jak widzicie, lubię czas gospodarować. Jak to, moi drodzy, wygląda? Restaurację urządziłem w ten sposób, oczywiście, że zrobiłem sobie, musiałem zrobić chyba z 2 dniówki od poprzedniego odcinka, dlatego że trochę mi no po prostu brakowało kasy na urządzenie tego tak, jak sobie życzę. No i teraz od razu z rzeczy, którą jeden z widzów również napisał, kwiatki nie wpływają na cenę. No trudno, no ale już są, no to już nie będziemy ich wywalali. Nawstawiałem kwiatków, widzowie, ale chociaż ładnie to wygląda. Wstawiłem takie stoły, taki system sobie ostatecznie tutaj w środku obrałem. Stwierdziłem, że będą wszędzie po prostu stoły podwójne. Aha, jeszcze nie wszędzie widzę podłogę zrobiłem. No jak widzicie, nie fart Stefan, no trudno, później się to naprawi. No, no jak widzicie, są jakieś niedociągnięcia delikatne są. No jakby to Siara zapytał, a gdzie tu są dociągnięcia? Okej, okay, no takie wstawiłem tutaj sobie fajne mebelki. To chyba nic więcej nie zmieniałem. Z tych rzeczy nie wiem, czy nie dostawiłem jednej... Aha, jedną półkę dostawiłem na talerze, żeby mieć tu pod ręką. No i wstawiłem piec, z którego będziemy dzisiaj korzystali. Ale nie będziemy ciasta piekli, będziemy raczej robili hamburgery, jeśli już mamy je odblokowane. Kolejna rada, którą widz napisał, i to prawda, faktycznie nabijamy nasz szpikulec do szaszłyków mięcho. Możemy ten szpikulec tutaj włożyć, on nie musi być narożnie. Faktycznie to działa, pokażę wam dzisiaj przy robieniu jedzenia. I co ciekawe, kiedy ściągamy z tego szpikulca na patyk, możemy wielokrotnie go używać, czyli nie potrzeba tak dużo tych szpikulców. Ja myślę, że tyle, ile ich tu wisi, w zupełności wystarczy, nie trzeba ich dokupować, więc super, super, moi drodzy, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję ci, drogi widzu, za tę informację, bo też troszkę głupiałem, jeśli chodzi o te szpikulce za 1 stówę, no to tak troszkę było bez sensu. Tu mam już jakieś gotowe potrawy, natomiast dziś będziemy walczyli też z nowymi potrawami. Rosół i zupę pomidorową też widz napisał w komentarzu. Faktycznie 200 ml i w sumie tu mój błąd, no bo to jest napisane. Wystarczyłoby, drodzy widzowie, czytać. I troszkę się zbłaźniłem, przyznaję się. Ja nie mam problemu, widzowie, aby się do błędu przyznać. Zdarzy mi się czasem coś przeoczyć, nie zauważyć, nie przeczytać. No jesteśmy ludźmi. Nie myli się ten, co nic nie robi. No proszę bardzo, no to jakby to nadzienie, no to jest jakby cała zupa, tak? Więc po prostu mamy te 200 ml, no bo 0,2 litra, no to jest 200 ml wlać do miski. Ja tam czasem 200-220 wlewam, zależy, wiecie, jak trafi się, ale no to faktycznie by znaczyło, że w takim garnku mamy sporo tych zup. Fajna informacja moim zdaniem. Co jeszcze zrobiłem? Zatrudniłem drugiego kelnera, bo tutaj w czasie tej dniówki, którą robiłem, po prostu się no nie wyrabiałem. Piec będzie nam potrzebny, tak jak mówiłem, do hamburgerów, które dzisiaj potestujemy. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie działało. Ja jeszcze tak się nie zapoznawałem z tym dokładnie. I co jeszcze tu chciałem wam pokazać? No tutaj powstawiałem te szafki do jedzenia, jednak wstawiłem te droższe. Myślę, że na wszystkie posiłki na razie nam wystarczy. Nawet ich nie liczyłem, ile ich tu jest. Czy coś jeszcze? Aha, tu będziemy musieli pewnie robota kuchennego kupić. Aha, no i zrobiłem sobie taką metodę, moi drodzy, że myślę, że tutaj idealnie maszyna do kebaba może sobie być. Nawet nie wiem, czy bym ją bardziej do kąta nie wstawił. Może z ukosa? Nie wiem. Wiecie co, nawet z ukosa bym ją wstawił. Może by było lepiej. Słuchajcie. Tak o. Nie mówię, żeby to jakoś tam było ładniej, ale tak o.
No i co? No i tu sobie zrobiłem, jakby wiecie, to nie jest jakaś duża, duży koszt, a jest mi po prostu wygodniej, żeby nie latać, nie biegać. Tutaj mamy stricte noże tylko do donera. Tutaj mamy przyprawy, bo zawsze wiecie, że te przyprawy są potrzebne. Tu mamy kolejne noże, tylko że zwykłe. Jak widzicie, są miejsca na talerze, także można doprawiać. Jest miejsce wszędzie, żeby talerze postawić. Jak wiecie, ja zawsze lubię sobie te talerze stawiać i od razu na nie ładować. Tu znowu sytuacja podobna do przypraw. No tu sobie już ketchup uszykowałem, wiadomo, w razie przy mikrofali, jakbym frytki robił. No i tutaj też dałem noże, bo tu często do garnka coś kroimy, to żeby tu po prostu już tak nie latać. I też powieliłem przyprawy w razie doprawiania mięsa. Więc myślę, że jest schemat tej restauracji całkiem spoko. No tu chciałem zakończyć to takim narożnikiem i tu też szafkę dać na okno, żeby to zakryć. Natomiast no nie chciało to nie wiecie co działać i fajnie wyglądać, bo jakbym tą szafkę nawet wywalił, to narożnikowa jest większa. Także no niestety musi tak to zostać. No zlew jak najbardziej myślę tutaj będzie ok. Nie chciałem go do kąta wstawiać. 3 szafki na talerze. 4 lodówki. Trzymam wszystko w kartonach. Również widz napisał, że jeżeli trzymamy w kartonach, to się nie psuje i faktycznie, jeśli jest nawet w kartonie zostawione tutaj na blacie, to jedzenie w środku się nie psuje. Nie wiem jak z mięsem, ale na pewno z warzywami tak to działa. Tyle jeśli chodzi, moi drodzy, o morały. My musimy jedną rzecz na pewno tutaj sprawdzić i do tego dziś też przejdziemy. Więc na pewno chciałbym, ja dzisiaj się skupię na nowościach, więc od razu je sobie do menu przeniosę. No doner kebab też, zobaczymy co tam później zostało. Chciałbym spróbować hot doga zrobić. No nie wiem, czy szaszłyki z wątróbki, czy klopsiki, bym może przetestował te klopsiki. Aha, bo ja tu mogę też na cenę patrzeć, no to rosół tym bardziej musimy wrzucić. Wiecie co, będziemy się sugerowali widzowie ceną, zwykły kebab jak najbardziej. Kurczę, tylko zupa pomidorowa tania, frytki są dość drogie, więc niech będą. I tu coś do odblokowania było. Szaszłyki, ale odblokować to możemy, nie musimy od razu tego przyrządzać. O proszę, burger. Hamburger. O kurde, widzowie. I tortilla, kebab rollo. Ale fajnie, no to te dwie rzeczy w pierwszej kolejności. Także widzowie, co robimy dzisiaj? Na pewno hot doga chcę spróbować zrobić. No zobaczymy te klopsiki, rosół drogi, więc spoko. Kebab, czyli tak wszystko co około 400 to chciałbym sprzedawać. Zobaczcie, hamburger, który kosztuje 500. I kebab rolo również 500. No frytki jako dodatek. I myślę, że te kwestie tutaj, szaszłyki z wątróbki, szaszłyki cytrynowe, kebab z bakłażanem, kebab z pomidorami, szaszłyki z kurczaka, nawet pierś z kurczaka, czy udka z kurczaka, czy zupę pomidorową generalnie możemy wstawić, bo no bo i tak jest w garnku. No i zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Kurczę, mamy pierś z kurczaka, widzowie, jeszcze. I tą... Menu jest całkowicie zapełnione. A, bo 10 produktów można do menu, czyli ta liczba szafek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To my mamy 14. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 14, czyli trochę za dużo tych szafek. Nie wiem, czy dobrze to urządziłem, czy tutaj powinna być toaleta jednak dla klientów i to powinno się tu kończyć, ale jakoś tak mi, powiem wam szczerze, jest wygodniej. Nie chciałbym tego skracać, bo bym się trochę nie pomieścił, zobaczcie. Od biedy, wiadomo, ten zlew wtedy mógłby tu stać, ale nie chcę przesadzać. Dobrze, czyli wiele tu nie wymyślimy, to do menu musimy zobaczyć, z czego zrezygnować. No tak, skrzydełka jako nowy produkt musi być, doner kebab jest dosyć drogi, musi być, hot dog chcę spróbować, ewentualnie z klopsików mogę dzisiaj zrezygnować. Hamburger, kebab, rollo chcę spróbować, no i została nam pierś z kurczaka. A nie wiem, dobra, zostawmy to. Zostawmy to. Przecież mamy jeszcze dni przed nami. Pewnie tutaj coś trzeba zapłacić. Oczywiście, że tak. No i moi drodzy, sklep budowlany, bo z tego co się orientowałem, to będziemy potrzebowali robota kuchennego, żeby robić nim ciasto. A to wiecie, ten robot generalnie też tak może być tu nawet. A tu może sobie stać, jest ok. Myślenie. O, akurat mamy jedną miskę na zbyciu. Dobra, to trzeba iść po zakupy. No i się zastanowię, słuchajcie, czy od razu tutaj sobie nie zapakujemy. A zobaczymy, czy będziemy zapasy robili jakieś.
Teraz tak, jakie zakupy byśmy ewentualnie mogli zrobić, to zależy od przepisu, czy po prostu pójdziemy na żywca i zobaczymy. O kurde, 48-60 klientów, ale będzie tu młyn. Ale widzowie, będzie młyn, coś czuję, że się nie pokichamy. Dobra, idziemy w ciemno, słuchajcie, do sklepu. Mniej więcej, o już kolejka stoi, o kurde. Słuchajcie, idziemy w ciemno do sklepu. Nie mam kompletnie pojęcia, no burger to wszystko, to się mogę domyślać. Teraz tak, to wszystko tutaj mamy. Nie widzę, co to jest na dole. Brit, coś tam. Masło. Kurde, nie wiem, czy my mamy masło. Chyba mamy gdzieś. Jakieś przyprawy. Boję się, że jakieś przyprawy nowe będą potrzebne, więc wiecie co? Może po jednej z nowych przypraw sobie weźmiemy, bo nie wiem, do czego mogą nam być potrzebne. I tutaj jest opakowanie mąki. Drożdże, no to pewnie, a, bo to będzie łe, to my mamy sami bułkę robić, ale fajnie, widzowie. Zestaw dekoracyjny, to nie, bo to ciastka. Wiecie co, to fajnie, widzowie, że my sami będziemy robili, bułki do, bo tak właśnie się zastanawiałem, gdzie się kupuje bułki, nie, do, dobra, to tu już sobie to masło też kupimy. Się zastanawiałem, gdzie się kupuje bułki, a tu się okazuje, że sami kupujemy, sami pieczemy. O kurde, 2000 już plecy, no ładnie. Ale kolejka, no to zaczniemy faktycznie od hamburgera pewnie. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Na razie odłóżmy sobie to nowe pudło może tutaj. Przez chwilę się chyba nie popsuje, nic. Stawimy w pudle i zobaczymy, czy jeszcze coś tutaj w warzywniaku jest. Aha, chyba do mięsnego też musimy zajrzeć. Nie wiem, czy tam jakieś są specjalności. Ale to chyba wszystko mamy. Bakłażana jedynie nie mamy. A tak reszta, tu się nic nie odblokowało. Więc tu w warzywniaku raczej nic. Zobaczmy w mięsnym. Weźmy kawałek antrykotu. Skrzydełka. Nie wiem, jak one tam są. 10 weźmy. To jest jakaś kiełbasa, to się domyślam, że do hot doga. I to wszystko. A tu jest jeszcze A, wątróbka. Wątróbki nie robimy dzisiaj, to... Słuchajcie, wątróbki nie robimy, to tak zróbmy. Dobra. 1200 kolejne w plecy. Dobra, zobaczymy. Teraz się skupimy na przepisach. Zobaczymy, widzowie, jak intuicja mnie tutaj poprowadziła. Czy te moje jakieś intuicje są słuszne, czy są kompletnie nietrafione. Także uwaga. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić w przepisach, od góry może. Czy klopsiki od razu? O, kminek, czyli już widać, że się przyda. Super, ale ja bym wolał od hamburgera zacząć. Moi drodzy, bułka do hamburgera. Dodaj mąkę. Opakowanie mąki. Gdzie to jest tu? Opakowanie mąki. Dodaj drożdże. I jajek. I masło. Dobra. Oj. Zaraz zobaczymy, widzowie, czy ja to umiem, czy tego nie umiem. 400 gram mąki, czyli całe idzie do tego. Okej, okay, drożdże. Jedno opakowanie całe. No 200 kosztuje te. Słuchajcie, 200 kosztuje, więc jajko to przypuszczam, że trzeba... A, okej, okay, czyli przez F. Widzicie, to jednak tutaj 3 razy jajko. No co, chyba mamy wszystko. Co? Mąka, drożdże, masło, jajko. Wszystko się zgadza. Wymieszaj. Tu. Mieszamy. A, i zmienić produkt teraz. To? Bułka do hamburgera, ok. To czekajcie, bo to będziemy piekli. O, to tutaj trzeba sobie zrobić porządku trochę. Czekajcie, czekajcie. O, widzicie? Dobrze, że zrobiłem miejsce. Pewnie, super.
Kurde, trochę bajzlu. Dobra, na razie z grilla nie korzystamy, to wrzucimy te tacki na grill. Wrzucimy te tacki na grill, dobra. Co, już się zmieszało? F, zrób. A, i to będziemy pewnie w tym piekarniku piekli, nie na grillu. No trudno... A, zobaczcie, to... Czyli co, 4 hamburgery mamy, a z każdego hamburgera mamy i tak 4. Czyli tak jakbyśmy mieli 16. Dobra, niech to już się wyłączy. Dobra. Miska do pieczenia, bułka do piec w piekarniku. Dobrze, rozumiem. Pokrój cebulę. Ale numer, widzowie, cebula. Widzicie, dlatego sobie tutaj... Pokrój cebulę, zmiel, mięso, plasterek antrykotu, sól, czarny pieprz. Aha. Zaraz zobaczymy. Cebula. A gdzie jest ten antrykot? Tu gdzieś był, tu go kupowaliśmy, tak? Plasterek, no to i tak, aha. Dobra. No jestem ciekaw tego, widzowie. Bardzo jestem tego ciekaw. Pokrój plasterek antrykotu. Proszę bardzo, pokrój cebulę. I co? Jeden plasterek musimy zmielić. 4 plasterki cebuli, no to są te. Sypać. Czarny pieprz. Ile? 3 gramy. I sól. 3 gramy. No dobra. A, i kotlety do hamburgerów, ale czy to tak samo? Kotlety do hamburgerów. Dobrze, są. A, tak się robi, dobra. Czekajcie, gdzie ta blacha jest? Tutaj, tak chciałem sobie tylko przenieść. Czyli grill będzie nam jednak potrzebny, bo to chyba się na grillu robi jednak. A, czyli też 4. No dobra, ciekawe to, ciekawe. Podoba mi się, widzowie. To czekajcie, to teraz te bułki... No to tych hamburgerów sporo będziemy mieli w takim razie. Dobra, bułki się pieką. Grilluj z obu stron. Łe, nie wziąłem na tackę, nie wrzuciłem. Spadło. Czyli ta tacka chyba się nie nadaje jednak do noszenia mięsa, widzowie. Mam nadzieję, że bułki nie przypalę. Aha, cicho, nikt nic nie widział. Nie, no to się chyba, mam nadzieję, że samo wyłączy, nie? Czy nie, widzowie, jak myślicie? Zaraz się przekonamy. Na razie zaglądam. No nie, nic tam się nawet nie upiekło, więc... Od razu 4 hamburgery zrobimy. Dobra. I to będziemy robili na tym. Gdzieś te... Dobra, wiecie co? Tu na dół sobie stawimy. Da się? Da się. O, proszę. Nie wiem, to trzeba otworzyć, zobaczyć. A, już prawie. A, i się pokazuje. Dobra, ale jeszcze się nie dopiekły wszystkie. Dobra, teraz. To teoretycznie na blachę powinienem włożyć, żeby, wiecie, żeby nie przypalić szafki. I teraz to mamy grillować, czyli jak zwykle grilla trzeba odpalić. A, mógłbym ten piekarnik zasadniczo wyłączyć już. Dobra, grilla trzeba odpalić. No to mi się podoba. Widzicie, mnie bardziej takie coś kręci. Oczywiście zupa się opłaca, więc ją tam jakby daję. Ale taka typowa restauracja nie. Bardziej właśnie takie rzeczy tutaj mnie kręcą. Dobra, to mamy grillować. I tu jest coś, że pokrój bułka do hamburgera. Czyli co, to mam na talerzu podawać. Okej, czyli 4 talerze będą potrzebne. Kurde, widzowie, 4 talerze do hamburgerów. Uj, jak się przypiekło, ale to chyba nie przypaliłem, to po prostu taki kolor ma. Cztery talerze, łe, bo tam mi tutaj teraz tacka przeszkadza, cicho. Tak jak widzicie, będziemy w mikrofali wszystko podgrzewali. A! Zgubiłem talerz. Dobra, trudno tutaj.
Okej, okay. Talerz, 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 talerz. Dobra, no doprawione to było, zresztą napisane jest, że jest pieprz, sól, dobra. Pokrój bułka do hamburgera. Niby bułkę kroimy. O, ciekawe. I tutaj ten opis jest dosyć nieciekawy, ale... A, czyli tak. No dobra, no ale generalnie... Czy ja mogę to po swojemu zrobić, widzowie? Że tu na przykład ketchupem to posmaruję? Czy nie mogę? O, nie da się. Ale suchar. Szkoda, to jest suchar, bo według mnie no to jest taki suchar hamburger, nie? Zobaczcie, bardzo suchy hamburger będzie. A ja chciałem ketchup dodać i... ewentualnie majonez. Także mega sucharska sytuacja. Dobra, co tam dalej w tych hamburgerach? Cztery hamburgery będziemy z tego mieli. No dobrze. Grill mi pewnie zaraz przygaśnie i dobrze byłoby dorzucić do niego. Bo coś pewnie będziemy musieli jeszcze... A, frytki. Widzowie, frytki musimy zrobić. No, pięknie. To też razy cztery od razu. Bo słuchajcie, no co się będziemy szczypać, jeśli tu mamy taką 46 do 60 klientów, to ja wam powiem szczerze, boję się tego dnia. I tak jak jeszcze nie boję się, tak jak słuchajcie, jeszcze nie boję się powiedzmy tamty z zupami sprawy, bo będę dolewał, tak z innymi składnikami już troszkę mam, jak to się, jak za dzieciaka się mówiło, mam galara. Chociaż mi się bardziej kojarzy z tym, z takim śmiesznym filmikiem z YouTube'a. Ja się trochę cykam. Trochę się cykam. Nie no, żartuję sobie oczywiście z tym cykaniem, moi drodzy. Widzicie, zapasy mamy jako tako porobione, więc na jakiś czas nam to też wystarczy. No i co? Frytki, ketchup, majonez. Aha, czyli osobno ketchup i majonez. Dobra. Okej, widzowie, osobno ketchup i majonez. Okej. Mam nadzieję, że mi się w tym czasie frytki nie przypalą. Chyba nie. O, już się przypalają. Podoba mi się, że to właśnie pokazuje ten stopień wypieczenia, że klikniecie i wszystko widzicie. No i wychodzi na to, że to jest wszystko. Więc jako jedno danie... czemu tam te frytki się jeszcze? No słuchajcie, to reszta hamburgerów, no nie wiem, no tu wsadzimy, no bo gdzie wsadzimy te hamburgery? No spoko danie, tylko według mnie mogło to być trochę bardziej rozbudowane na takiej, wiecie, zasadzie, że tego burgera jeszcze jakąś na przykład sałatę wkładamy, czy tam nie wiem, no tak by było to takie bardziej naturalne. Menu niby stworzyliśmy, więc wiecie co, to tutaj będziemy lecieli z burgerami. Żebym ja się tylko oczywiście nie zamotał. Prawie dobrze zrobiłem, ale w każdym razie niczego nie. Niczego, widzowie, nie brakuje. Czyli burgera mamy. Pierwsze danie odbębnione. Możecie mi pogratulować. Lecimy dalej, słuchajcie. Klopsiki jeszcze niech poczekają. Aha, to wiecie co? Możemy już sobie przygotujmy to, co tu mamy. Czyli grillowana wołowina, aczkolwiek mamy ją tylko raz. I ja wam powiem szczerze, tu został plasterek antrykotu. Został, moi drodzy, plasterek antrykotu. A faktycznie tutaj widz też zwrócił uwagę, że pokazuje, ile jest węgla. Bardzo mi się to podoba. Został, słuchajcie, plasterek antrykotu. To dlaczego by nie zrobić? Wszystko ładnie jest pokazane. Faktycznie to wystarczy naprawdę czytać. Ja czasem nie zwracałem uwagę na pewne rzeczy. Pomidor. Wiem, że robię to na raty, ale pomidor wiem, że może nam się przydać. To już wyjmę z 3. Bo to akurat znajome nam danie, to szybciutko ogarniemy. Jeszcze tą pietruszkę śmieszną. Na razie chociaż jeden zrobimy ten antrykot, słuchajcie, na zapas, bo... Tak, wiem, ktoś powie, że mam nieskoordynowane ruchy. No może widz będziesz miał rację, jak tak napiszesz.
Dobra, wiecie co? Karton na wierzchu, bo zaraz antrykota spalimy albo pomidora. Już mówię, ta wołowina mi tak średnio tutaj jakby pasuje z tym pietruszką. Pietruszka to mi się, nie wiem, z rosołem bardziej kojarzy. Dobra. I to mamy na zapas przygotowane, to nie wiem, tu sobie włożymy. Dobra, to jeszcze raz cykniemy, żeby czasem zimne nie było. Co dalej? Mamy zapas frytek i mamy zwykłego kebaba, aczkolwiek mam wrażenie, że w tym zwykłym kebabie chyba czegoś brakuje. Nie wiem, czy czasem nie frytek, widzowie. Zaraz się przekonamy. Wiecie co? Tu sobie dajmy. Jeszcze rollo mamy do zrobienia. Kurde, nie dałem wołowiny do menu. Ej, ja nie dałem wołowiny, widzowie, do menu. Kurde, czekajcie, to nie tak jak obsiup. Bo to menu mamy... A, bo ja mówiłem, że na następny raz. Dobra. Okej, to słuchajcie, niepotrzebnie robiłem tą wołowinę. Ach. Teraz mi się w ogóle spieprzyło wszystko. To czekajcie, niepotrzebnie robiłem ten antrykot śmieszny. No dobra, no. Raz się żyje. Kto się nie myli? Dobra. Kebab. Ale kebab zwykły, coś mam wrażenie, że to chyba... Nie, no niby jest. Sól. Czosnek, zielona papryka. No jest. I widzicie, to jest na tym drewnianym szpikulcu w tym momencie. Bardzo fajna opcja. Dobra. To lecimy ze zwykłym kebabem. Od razu frytasy damy. Tutaj jest pierś z kurczaka, ale chyba jej nie ma w ofercie. A, i tu jest jeden doner. No ale donera i tak będzie trzeba zrobić. Tu i tak nic z tym nie zrobimy, widzowie. Czyli jednego antrykota będzie trzeba wziąć. Antrykot. Tyk. Nie wiem, czy on mi się później do czegoś przyda. Ale teraz do donera go trzeba. Cyk. Niech już się piecze. Mam nadzieję, że nie spalimy. No i na czym to stanęło? Zagrzaliśmy zwykły kebab. Kebaby może tu. A, brakujące składniki. Zajebiście, zajebiście. Brakujące składniki. Spoko, widzowie, spoko. Nie wszystko i 3-0 ma. A hamburger, no tak, bo jeszcze nie spieprzyłem oceny, bo dopiero co zrobiliśmy hamburgera. Co tam miałem jeszcze zrobić, słuchajcie? Donera jednego miałem zrobić na zapas, ale doner jest z frytkami. Ja chyba wszystkie frytki już zużyłem, widzowie. To jest najlepsze. Doner musi być w zapasie, bo jeśli doner będzie się sprzedawał... Tu przynajmniej niczego, słuchajcie, nie brakuje. Dobra, to wiecie co? To. Znowu dwa ziemniaki na zapas trzeba zrobić. O, same frytki to my już też zagrzejemy. Zupę to zaraz podamy. Ja mam nadzieję, widzowie, że nam się kebab nie pali. 5 plasterków. Chyba to jest 5. Zaraz się o tym przekonamy. Ale młyn, widzowie, ale młyn. Dobra, wiecie co? Same frytasy damy może tu. Pieczenie czy przygotowanie. Okej. Przygotowaliśmy, słuchajcie. Jak można frytki popsuć? Powiedzcie wy mi. Jak to jest możliwe, widzowie? Żeby popsuć frytki, co? I tutaj jest tylko doner z frytkami i z ketchupem i z tym. Chyba nic więcej nie ma. Tak się nie mylę, a może się mylę. A. Nie, nie mylę się. Ketchup. Widzicie, dlatego mam to wszystko pod ręką, cyk, cyk, cyk i... Zobaczcie, jaka jest szybka akcja zawsze, nie? Dobra, te jedne frytki będą w zapasie, bo do czegoś się nam przydadzą. To jest doner w zapasie. Ja tylko mam wrażenie, że tu może brakować jakichś składników.
Wiecie, że mam wrażenie, że czy czasem do donera nie jest potrzebna jakaś sól lub pieprz? No ja bym to generalnie, słuchajcie, przyprawił, jakbym miał robić mięso do donera. Doner kebab, butelka keczupu, antrykot, ziemniak. To nie jest nic powiedziane. Nie jest nic powiedziane. Dobra, to sobie dajmy tu. No i przystępujemy, moi drodzy, do jednego z przepisów. Jeszcze hot dog nam... O kurde, skrzydełka nam jeszcze zostały. Zapomniałem, słuchajcie, o tych skrzydełkach. Grilluj cebulę. O, to widzę, szkoła jazdy wyższa. Dodaj do miska do mieszania bułka tarta. A skąd ja wam wezmę bułkę tartą? Nie mam bułki tartej. To może było, słuchajcie, to coś, co nie mogłem się rozczytać, jaką to ma nazwę. Wiecie co? To mi się, to będzie wyższa szkoła jazdy. Nie wiem, czy to nie było czasem to. To może jest bułka tarta. Tylko to tak jakoś tutaj nie mogłem się rozczytać. Zaraz się przekonamy, czy to jest bułka tarta. Bułka tarta 50 gram. Ale kolejka, widzowie. 30 minut, słuchajcie, odcinka, ja się bawię. No nie, no to trzeba, bo to uczymy się przepisów, nie? Bułka tarta. No mam, no jest bułka tarta, no okej. Okay. Mogli inaczej to napisać. Dodaj bułka tarta, dodaj mąka. Mąka, jajka jeszcze są, sól, czarny pieprz, jajko. To wszystko. Dodaj mąka. Jajko razy 3. To jest fajnie z tymi jajkami zrobione. To mi się podoba z jajkami, słuchajcie. Bułka tarta, mąka, jajko, sól i pieprz. Ok. Pieprz. Raz, dwa, trzy. Tu wrzucimy. I sól. Raz, dwa, trzy. Niby wszystko mamy. To mi się podoba. Dobra, miksuj. Wymieszaj składniki. Dobra, weź skrzydełka z kurczaka. Razy dwa. Tu by mi się też deska przydała, powiem wam szczerze. Tu bym widział deskę jeszcze jedną. Dwa skrzydełka. No to pewnie razy cztery to zrobimy, nie? Nie wiem, jak to będzie. Marynuj w mieszance. Zmień produkt. Nie można zmienić produktu. W zasadzie to ja nie wiem, co tu można, a co nie. Ja mam to tak? A, okej, okay, zobaczcie, tak to się robi. Spoko. Ja się trochę zdziwiłem. Ale to jeszcze jest sporo tego. No to słuchajcie, a czy mamy jeszcze jakieś skrzydełka? No mamy, to wiecie co? To może wszystkie od razu zamarynujemy. Zobaczymy, ile wyjdzie. No bo jakby po co mamy to zostawiać? To jest takie trochę bez sensu będzie, nie? Aha. Aha. Nikt nic nie widział, widzowie. Zamknijcie oczy. To chyba na grillu będzie trzeba grillować. Tylko jak ja to mam tam przenieść? Chyba, wiecie co, na talerzu, na desce... Czy na misce nie przeniosę, to pewnie będę musiał talerzem to przenieść tam. Bo tak się domyślam, że no, na tej misce to raczej nie. Widzicie, spadnie. Pierdziele. Niedopracowane, niedopracowane. No. Wiecie, ja tutaj też robię w tym momencie eksperymenty, bo ktoś z was by zapytał, no ale po co wszystkie? No a moje pytanie brzmi, po co ta marynata ma być w tej misce, jakby do czego? Po co to komu, nie? Chcę się przekonać, ale jak widzicie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czyli na osiem nam starczyło. To te dwa muszą iść do lodówki w takim razie. A, teraz będą frytki. Przenieść do kosz do frytkownicy, że co, że my to mamy... A, bo my to smażymy we frytkownicy, widzowie.
To smażymy we frytkownicy. Ale numer, myślałem, że na grillu. Trzeba odpowiednio włożyć, żeby się... Dobra, wszystkich naraz nie musimy. Te chyba pierwsze. O, te są pierwsze. Cyk. No okej, okej. Okej, całkiem fajne, podoba mi się. Podoba mi się, widzowie. Fajny kolor, zarumieniły się, no. Super. To zrobiliśmy. Aha, i tylko dwa na talerz trzeba dać. Ale... No ale... Jeszcze cebula tu jest. Czekajcie, czekajcie, bo to nie jest tak hop-siu wszystko. To jeszcze nie wszystko będzie. Może uda mi się idealnie dopiec. Chwila, chwila, bo najpierw mamy skrzydełka. Powiem wam tak, że siłą rzeczy... Ja to widzę tak, że będzie trzeba, widzowie, to... Aha, bo one są już opieczone. Dobra, to czekajcie, to tu tak jakoś... Wiecie co? Siłą rzeczy wam powiem, że będzie trzeba... grilluj cebula. No nie wiem, weźmy z trzy, bo... Będzie trzeba, słuchajcie, tą ściągawką się posiłkować, bo ja nie widzę, słuchajcie, inaczej tej opcji, jak mam być szczery. Wiecie? W sensie, że wszystko jest super, ale nie spamiętasz tylu przepisów już na te dania i łatwo się walnąć o jeden szczegół. Czyli jeśli chcesz, no to zawsze musisz mieć ten przepis jednak przypięty. Ja przynajmniej, jak widzicie, wiem, że no nie zapamiętam tego. No mogłem zapamiętać, może z czasem tak, ale... Wiecie, pamiętam na przykład, nie wiem, antrykot, tak? Cebulę już sobie do grillowania uszykujemy. Wiem, że ktoś by powiedział, że mogłem kilka rzeczy naraz robić, ale to, moi drodzy, nie jest aż takie łatwe na początku. Jeśli ja się dopiero, słuchajcie, zapoznaję z przepisem, to tak nie działa, wiecie? Oj, ale tu jedne są niedopieczone. Tak. Dobra, to trzeba talerz szykować. Ja wiem, taki zwykły kwadratowiec. Niech może tutaj sobie będzie. Czyli mamy dać dwa skrzydełka z kurczaka. Mam wrażenie, że daliśmy trzy. Plasterki, cebuli, frytki. Aha, okej. Okay. Widzicie, jedno na wzór się zrobi, to reszta już pójdzie z góry. Bo wiem, że ktoś z was by mi zarzucił, że przecież mogłem to jakoś ogarnąć, że piec razem. Tylko wiecie, my się zapoznajemy z tymi przepisami, a tak naprawdę, no skąd miałem wiedzieć, że na przykład skrzydełka będą smażone. No niby to jest oczywiste, ktoś z was by powiedział, jak jest takim, ktoś z was mega kucharzem, to dla was to będzie oczywiste. A bo mi się tu doner jeszcze... Czekajcie, widzowie, bo już się zagubiłem, nie? W akcji. Moi drodzy, donera jeszcze jednego musimy ściąć. To dobrze, że frytki robimy akurat. Dobra, cebula się tak szybko nie przyjara, na szczęście. Widzicie? To jest za duża akcja już. Tu jest za dużo tych... Znaczy, ja jakby nie narzekam, mnie to kręci, nie? Ale jakby ktoś z was się dziwił, że się motam, no to łatwo się zamotać, bo już dużo, dużo, dużo się dzieje, nie? Jak widzicie, bardzo dużo się dzieje. Nie wiem, czy te pomidory może już też usmażymy na... Do czegoś nam się przydadzą. Już się grill pali. Je usmażymy. Także wiecie, no jest sytuacja, jaka jest. Dzieje się dużo. I moim zdaniem łatwo się zamotać. To naprawdę łatwo się zamotać. Zjedne frytkensy, dobra, to już mamy też ogarnięte. I zaraz zobaczymy, co miało być tu jeszcze.
też miały być frytkensy. Cyk. Jestem ciekaw tych skrzydełek. Frytkensy i plasterki cebuli. No to akurat sobie miejsce robimy, moi drodzy. No ciekawe. Widzicie, dlatego sobie tą szafkę też tutaj wrzuciłem, bo mi jest po prostu o wiele łatwiej. A to jeszcze jedna partia zostanie. Dobra, no to jedna zostanie na tym talerzu, tylko mi będzie frytkensów brakowało i cebuli chyba też mi będzie brakowało. Z tego, co widzę. Jeszcze jedną cebulę bym musiał upiec. Jak już bym tak chciał mieć skrzydełka na zapas, to wiecie co? To jeszcze jedną cebulę trzeba upiec. Aha, jeszcze ziemniaka. Dobra, coś mam przeczucie, że frytek, słuchajcie, w zapasie nigdy za wiele. Nie no, serio, nie? Serio, mi drodzy, akcja. Dużo, dużo tutaj jest, słuchajcie, takiej sprawy, która... Jedną cebulę pieczemy, no wiecie co? Ale dobra, no już będzie na zapas, nie? Dobra, to sobie od razu damy do mikrofali, żeby nam się nie pomyliło. Czekajcie, a nie jest ketchup jeszcze tutaj i musztarda przypadkiem? Niby nie. Cebula, frytki, no nie, no niby nie. Dziwne. No dobra, nie, to nie, no przecież ja się będę widzowie prosił, żeby tu były jakieś... Dobra, to te skrzydełka tu na górę sobie wrzucimy. Oj, fryty mi się palą. Te chyba się w ogóle nie dopiekły. No to dziwnie czasami, słuchajcie, działa, powiem wam szczerze. Czasami to naprawdę dziwnie działa, jakby nie ogarnia mnie. Czemu tak jest? No i tu frytkensy. Dobra, czyli mamy to ogarnięte. Dobra, z mikrofali się skrzydełka zagrzały, to je wrzucimy tutaj z brzegu, bo pewnie będzie dużo biegania z nimi. Jeszcze hot dog nam został. Co jest? Ej, to jest nieuczciwe. Brakujące składniki, że jajka brakuje? Jak widzowie jajka może brakować? Przecież dawałem to wszystko, czy nie? Czekajcie, czy ja mogłem nie dać do panierki? Nie, no wrzucałem przy was przecież. No to jak brakujące składniki? Nie wiem, tu się coś zawiesiło, słuchajcie. Nie mówcie, że tyle na tyle bez sensu zrobiłem. No dobra, no trudno, no nie moja wina. Ja jakby wydaję, jak słuchajcie, w tej sytuacji zrobiłem błąd i coś pominąłem, to proszę mi to, drogi widzu, napisz w komentarzu. Wiecie co, nie będę się bawił z nie wiadomo jaką ilością potraw. Zrobimy sobie jeszcze na dzisiaj kebab rollo. Kebab rollo sobie zrobimy, a resztę z menu po prostu usuniemy, czyli żeby nie było. To skrzydełka, doner, hot dog. Aha, jeszcze hot dog został. Dobra, to klopsiki usuńmy. Dobra. I dwie zupy. To zupy już możemy podgrzewać, słuchajcie. Taką maszynkę mam, widzicie, podwójną, fajną. No dobra, jak się robi teraz kebab rollo, moi drodzy? Co tu jeszcze? Mi tu coś tu, kurczę. Aha, zupy podgrzewamy. No dobra, zaraz będą. Widzicie, zawieszka. Zawieszka totalna, nie? Gdzie tu dzień przebył? O, znowu mikser. Mąka, ale jestem ciekaw, czy to dobrze działa, no bo widzieliście, że ostatnio pakowanie mąki, to pewnie opakowanie drożdży, dobra, jajka niepotrzebnie wyjąłem. Mąka, olej słonecznikowy, sól, jajko. Co? Czekajcie, to wychodzi, uej. Nic mi się tam nie pali? Ja o czymś zapomniałem? Nie. Mam wrażenie, że coś mi się pali. Zupy się pieką. No to wiecie co, zupy już można poddać, bo są gorące. Wieście mililitrów było. Trzeba pilnować, słuchajcie. No. O, teraz to tu spierdzieliłem. No, czasem mi się zdarzy nie trafić, no ale trudno, życie. Teraz to się zapędziłem po prostu i...
Ale chociaż wszystko na 100% z rosołem. To jeszcze nam zostaje zupa pomidorowa. Gdzie tak sobie to urządziłem i tak mi się to podoba. No może pomidorowej naleję tyle, ile trzeba. 10. Dobra. Ciekawe, czy oni będą więcej płacili, jak jest bardziej pełny talerz. Dobra, no to tam tylko te rollo nam zostało. No pięknie, zupa pomidorowa też, a nie dałem tego tylko. Dobra, to słuchajcie, to na czym to stanęło? Lawasz, moi drodzy. Mąka 400 gram, no dajemy, mąka. Olej słonecznikowy. Czy to jest ten sam olej przypadkiem? Olej słonecznikowy. To ciekawe. Sól. I pieprz. A ja jeszcze... Aha, nie, sól, nie pieprz. Sól i jajko. Tylko pytanie, ile jajek? 3. To co oni mi ostatnio mówili, że nie wziąłem jajka? No są, 3 jajka. Wyjmij z miska do mieszania. Wymieszaj. No to mieszamy. No lawasz się robi, no. Piecz w piekarniku. Zmiel mięso. Aha, antrykot będziemy za chwilę, widzowie. Będziemy antrykot mielili, czy ten antrykot nam się przyda. Dobra, no to tu są lawasze. Lawasz. Cyk. Nie wiem, czy to tak można. Jedno na drugim piec. Na wszelki wypadek, słuchajcie, wezmę to. Na wszelki wypadek, słuchajcie, to upiekę na dwóch blachach, nie? Tu jest jeszcze druga blacha, to się... Bo nie wiem, żeby się nie okazało, że przez to nam się nie upiecze ten lawasz, nie? Ja nie wiem, czy ja teraz dobrze robię, czy źle robię. Dobra, włącz. A tu w tym czasie zmiel... plasterek antrykotu zmielić. No, ciekawe wam powiem szczerze. Sól 3 gramy. I słodka papryka chili. Kawałki tłuszczu wołowego są jeszcze, moi drodzy. O, jeszcze spoko. Tłuszcz wołowy. I patrzcie, prawie wszystko pozużywaliśmy. 4 kawałki tłuszczu wołowego. Dobra. Kebab rollo. O, już prawie. Dobra, wrzucamy na blat, widzowie. Trudno się mówi. Wrzucamy na blat. Dobra. No dobra, no i co? Przygotuj... Przymocuj do rożna, z miska do... Ale czekajcie, czekajcie. My robimy kebab. Ściągnij rożen na patyk, czyli na patyku to... Czekajcie, coś mi tutaj, czyli znowu rożen jest potrzebny. Czyli rozumiem, że na patyk to w tym tu, no. Znaczy na patyk to później będzie na patyk. Ale to nie będzie rollo. Ja już bym prędzej myślał, że na donerze normalnie zetniemy mięso i damy do lawasza. To jest trochę dziwne, słuchajcie. Widzicie, to jest właśnie ta metoda, o której widz pisał, że tutaj śmiało można... to właśnie tak robić. No nie wiem, to mi tu trochę się takie sucharskie wydaje, jak mam być szczery, bo...
Widzowie, no o! Wszystko mi na ziemię spada. Słuchajcie, to mi się totalnie sucharskie wydaje. Ej, co tu się dzieje? No sucharskie mi się to wydaje, bo jakby nie rozumiem... Nie rozumiem tego przepisu, bo jest... Ziemniak, zielona... A jeszcze mamy dalej grillować. Czerwona papryka, zielona papryka. Czekajcie. Pewnie 4 razy już od razu. Oj. Widzę, że się przypieka. Widzę. Widzę, widzowie. Ślepy nie jestem. Ale to tak nie zdążę się zawsze, kurde, ze wszystkim. Dobra. Czerwona papryka. Zielona papryka. Cyk. I wtedy w dowolnym momencie, słuchajcie, możemy to na patyk ściągnąć i zobaczycie, że zostaną te szpikulce, nie? Nieruszone. Widzicie, jaki tu młyn? Weź tu coś równomiernie piecz. No nie da się, widzowie. Grilluj ziemniak. No ale też jest napisane jak wół, grilluj ziemniak. No to rozumiem, że... Uciekają mi ziemniaki. Nie wiem czemu. Widzowie, nie wiem czemu mi uciekają ziemniaki. Papryki się szybko pieką. Ale mam refleks teraz, wiecie co? Ta to w ogóle się nie piecze. Ta się już przypala. Dobra, jeden ziemniak upieczony. Trochę dziwny ten lawasz jak dla mnie, znaczy ten w rollo. Według mnie, słuchajcie, to nie ma nic kompletnie wspólnego z... Jak dla mnie, widzowie, to nie ma nic wspólnego z rollo, jakie ja sobie wyobrażałem, ale zaraz zobaczymy. Weźmy może duży talerz, skoro ma być to na patyku. A, bo ja... Nie wiedziałem, że tak to działa, że do kartona można, dobra. A, papryka się przypala. Plasterki ziemniaków, zielona papryka, no dobra, no plasterki ziemniaków zaraz zrobimy, okej. Zaraz wszystko ogarniemy, jak to podawać. Ale nadal uważam, że dziwnie. No to czekajcie. Umieść na lawasz kebab. No czyli to, zobaczcie, bierzemy szpikulec, mamy pusty, umieść na lawasz. No nie da się. A! Zawiń lawasz. Zawiń F. No dobra, zawinąłem. I z tym szpikulcem w środku to coś... Zawiń lawasz, przenieś na talerz. No czemu ten szpikulec jest, widzowie? Przecież to jest bez sensu. Przenieś na talerz. Grilluj ziemniak, czerwona papryka, zielona papryka. No to mamy, no to już tylko umieścimy. Zielona. No to jest bez sensu, widzowie. Czerwona. Zielona. I plasterek ziemniaków. Kompletnie, widzowie, jest to bez sensu. Plasterek ziemniaków razy 4. No to jeszcze, to w ogóle się nie trzyma według mnie kupy, ale jak lawasz z tym, kurczę, to nie wiem, tu F trzeba nacisnąć? No nie. Powiedziałbym, że to nie jest chyba w takiej opcji podawane. Ale ręki nie dam sobie uciąć, ale dobra. To jest ostatnia rzecz, którą dzisiaj musimy dokończyć, więc... I zobaczcie, szpikulec w ten sposób nam został i jest on wielokrotnego użytku. Także jeszcze raz, drogi widzu, ci dziękuję, że... Że mi tutaj doradziłeś, że tak to można. Bardzo ci jestem wdzięczny.
bo bym po prostu zbańczył chyba. No dobra, no to tutaj zdamy ten rolo, ale coś mi się wydaje, że to będzie nie tak jak trzeba. Przygotowanie, ale aha, czyli po zapieczeniem wszystko jest spoko. No dobra, widzowie, no czyli po zapieczeniem jest wszystko spoko generalnie z tym lawaszem. Bo tak by przecież nam się pruli, że coś brakuje, więc generalnie nie spieprzyłem tego jakoś sromotnie. Nie? Tak mi się wydaje, że chyba jest git. Moi drodzy, chyba jest git. Zobaczcie, ile talerzy już zużyłem, nie? Także to też jest sytuacja. A, bo to już było, że zawiń. Dobra, bo to zależy, jak klikniemy. No okej. Okay. Ale to mi się jedynie, co słuchajcie, nie podoba bardzo. Ten kurczę lawasz, znaczy rolo kebab, który jest ze szpikulcem w środku. No to jest dla mnie, słuchajcie, jakiś totalny suchar, nie? Bo jak ze szpikulcem w środku? No tak jak jeszcze tą paprykę i te ziemniaki można jakoś zignorować, chociaż jak dla mnie to też to kompletnie nie pasuje. Gdyby to jeszcze były frytki, to luzik. Tak już, słuchajcie, no ten szpikulec w środku tego rolo, no to już jest tak. A, bo coś tu źle włożyliśmy może. No, także szpikulec w środku rolo jest jakiś taki dla mnie kosmicznie dziwny, nie? Ale dobra. Słuchajcie, otwieramy kram, no bo odcinek wyjątkowo chyba najdłuższy. Mówiłem dzisiaj właśnie o tym, że będę starał się krótkie odcinki robić, a jak widzicie, kompletnie to nie wyszło. Tyle nowości, które musiałem wam pokazać, że kompletnie to nie wyszło. No dobra, moi drodzy, zobaczymy, jak to pójdzie w sprzedaży. Nie będziemy się tu szczypali, no najwyżej będzie miała restauracja nie najlepsze opinie. Chyba wszystko, swoje zupy zgasiłem, no wszystko raczej mamy ogarnięte. Jak coś, to te jajka sobie, a jeżeli to tak działa, jak myślałem, a nie wiedziałem o tym, że to tak działa. No pewnie, a nie. Z talerzem działało, ale może trzeba otworzyć. Nie. Jednak nie, dobra. Jednak się pomyliłem. Dobra, to wiecie co, schowamy sobie te dwa łódka, żeby nie marnować jedzenia. Bo wiecie, jak to będzie następnego dnia, nie? Przyjdziemy i tu będzie rój much. Tam mąka nie musi być. Ja myślę, że zrobię jakieś zapasy sobie, wiecie, w szafkach te mąkę, te drożdże, to wszystko gdzieś tam sobie będę trzymał. Ale chyba w kartonikach, wiecie? Chyba po prostu kartoniki będę do... A czy da się kartonik? Da się. No i pięknie, widzowie, patrzcie jak ładnie. I po problemie. Po problemie. Dobra, słuchajcie, otwieramy knajpę. Myślę, że niczego... Myślę, słuchajcie, że niczego nie pominąłem, nie pomyliłem, no nie wiem, no jakby, no... Ciężko mi jest się tutaj już ustosunkować. Jeszcze zajrzyjmy, czy w menu po prostu... No są zupy, tak, kebab rolo, hamburger, frytki, kebab zwykły, hot doga nie mamy, ale wiecie co? Wiecie co, ja nie wiem, czy mi się chce już dla was, ze względu na was, czy po prostu nie zostawimy hot doga na następny odcinek, aczkolwiek on był dość ważny, ten hot dog, bo sprzedaż iluś hot dogów powoduje, że tam do nas jakaś babka przyjedzie tutaj z wizytacją. Z telewizji bodajże, ale co do hot doga potrzebujemy jajko, ziemniak, masło, drożdże. O, znowu trzeba, słuchajcie, znowu będzie trzeba piec. Nie, to sobie podarujmy. To wiecie co, hot doga na dzisiaj, widzowie, sobie podarujmy z menu. Zostawimy to na następny odcinek. Po prostu. Nie ma co, słuchajcie, aż tak się tutaj moim zdaniem z tym szczypać, bo będzie potem problem, nie? A tu sobie od razu, zobaczcie, uzupełnimy talerze. Tak mi się wydaje, że sobie po prostu zostawimy na następny odcinek tego hot doga. Też nie trzeba, słuchajcie, wszystkiego w jednym odcinku, bo to jest tyle nowości, ale obawiam się, zobaczcie, teraz obserwujemy. Tak, też widz zwrócił uwagę na to, że te białe paski pokazują stan jakby ilościowy. Fajnie, dzięki też widzu, że napisałeś.
nie zwróciłem uwagi, także też często od was się czegoś uczę. No jak w ten sposób widzimy, że już kebaby nam się szybko sprzedają, że już dwa zeszły. Tu gościu pomidorową zupę chce. Także faktycznie nie muszę aż tak bezpośrednio perfidnie, wiecie, obserwować tego. Wystarczy, że patrzę po tych paskach tak tyle o ile, nie? No myślę, że jakiś tam zapas mamy, no ale ta metoda, którą miałem wcześniej, jeszcze nikt hamburgera nie kupił, ciekawe czemu. I ciekawe czemu tu ma 7,8 hamburger, tu ma 7,1, to tak jakbym ja opinię pewnie zaniżył dopiero. O, następny, o już kebaba widzicie. Tak, 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 już lawasze, widzicie, już lawasze zeszły. Tymi, mimo że mają w środku, kurde. Mimo że widzowie mają w środku te dynksy, dzyndzle, tak, drewniane, to... O, idzie pani po hamburgera. No zobaczymy, jak dzień wyjdzie, jak wypali. Mówię, hot dogiem myślę, że zajmiemy się w następnym odcinku. Powiem wam, że zastanowiłbym się też głęboko, jak to zrobić w zapasie, żeby... Bo jest troszeczkę problem, kurczę, wam powiem szczerze, z tym... Jest, widzowie, troszeczkę problem... moim zdaniem z tym ciastem, nie? Że to jest dużo roboty jakby z tymi burgerami, aczkolwiek no mamy je też troszkę w zapasie, więc to tak naprawdę rano wystarczy sobie ogarnąć. Zresztą wiecie, bułek tak na upartego, ja bym mógł bułki, wydaje mi się, że popiec w zapasie i bez cięcia pochować w lodówce. Ja myślę, moi drodzy, że to jest. O, restauracja awansowała. Ja myślę, kochani, że to jest jakaś tutaj wskazówka. 500 gościu zapłacił. A tu co za śmieci? Ja mam sprzątać za kelnerów, halo. Na wejściu to tak trochę wstyd, nie? Widzowie. No, także tak mi się wydaje, moi drodzy. Szkoda, że menu faktycznie tylko 10 ma jakby potraw, no bo też mi się wydawało, że... Co, już ten rolo się sprzedał znowu, drugi. Już, to dobrze, zobaczcie, że zrobiliśmy w zapasie. Patrzcie, widzowie, jak mnie tknęło, nie? A one drogie są strasznie, więc warto je, myślę. No, to jest opcja. Teraz mi tak to przyszło do głowy. Słuchajcie, bo zobaczcie, z zupą jest ta sama sytuacja. Zupę mamy w garnku i tylko dolewamy. Ja myślę, że jeżeli bym porobił te rolo, te bułki do hamburgerów, czy też później do hot dogów, to... No już gościu idzie po kebaba, widzicie? To ja myślę, te lawasze, ja myślę, że mógłbym to po prostu porobić w zapasie. Byłoby to w lodówce i później bym tylko się jakby, wiecie, bawił w uzupełnianie. I myślę, że to byłoby całkiem spoko. Frytki się sprzedały, widzicie? No, to by było całkiem spoko, widzowie, mi się wydaje. Taka opcja. Chyba by była to w ogóle najlepsza według mnie z opcji. To jeszcze się skończyło. Nie widzę. Frytki. A tu coś było. Kebab. Chyba zwykły kebab się skończył. Tak? Bo gościu czeka. Nie, gościu czeka za frytkami. Weźcie to teraz. No, chyba dwie mikrofale. Wiecie co? Wam powiem szczerze. Pomyślę o tym, czy... żeby były dwie mikrofale. Bo tak mi się wydaje, że... Frytki, a ta chce zwykłego kebaba, tego. Tak mi się wydaje, że w momencie, kiedy my nie mamy... Dwa levele, widzowie, dzisiaj wbiliśmy. Już nie wiem, ile kasy zarobiliśmy. Gdzieś koło 30 tysięcy. Ładnie, ładnie idzie. Także chyba drugą mikrofalę też, tak wiecie, rezerwowo sobie skombinujemy. O, rosołek. To już niech się grzeje. Widzicie? Tu nie wiem, czemu brakuje składników, jak nie brakowało. A, i tu mi się pokazuje, że zaraz się zbliża wieczór. Tu jest taki jakby zegarek. Okej, ja widzę teraz, kiedy noc będzie. Ale też skrzydełka troszkę słabo się dzisiaj sprzedają. Rosołek? Zapomniałem o rosołku, widzowie. Czekajcie, rosołek. Rosołek. Nie wiem, chyba zagrzany jest. Mam nadzieję. Co tam się jeszcze skończyło?
Pięknie. A tutaj co było? Rolo? Ej, ja już zapomniałem, co tu było. A, ten był kebab, doner. Zagrzać go możemy, aczkolwiek chyba zupę pomidorową zaraz będzie trzeba dodać. Ani po hamburgera idzie. Szczęście hamburgerów mamy w zapasie. O, ten skrzydełka weźmie, super. Ja nie wiem, czy ten doner jest sens tutaj... A dobra, słuchajcie, wszystko jak leci uzupełniamy. Nie będziemy się szczypali, widzowie. Jak narobiliśmy, to trzeba sprzedawać, prawda? Nie będziemy się szczypali. Skrzydełka zeszły, grzejemy. Rosołek uzupełniony, pomidorówka niekoniecznie chyba. Nie zdążyłem pomidorówki, ale nikt jej nie chce chyba. Jak ktoś pomidorówkę? Tamten stoi, nie wiadomo po co. Tu już się do nocy zbliżamy, już się ściemnia. Także myślę, że już nie ma sensu. Ja nie wiem, czy te skrzydełka jest sens uzupełniać, skoro nikt nie chce skrzydełek. Nikt nie czeka ze skrzydełkami. W myśl zasady, jeśli ktoś by chciał, to bym oczywiście dołożył. Taką mam metodę wieczorem, ale tam jeszcze trochę kolejki jest z drugiej strony. Ale to się będziemy martwić. A ten gościu nie wiem, na co czeka. Wkurzony, kurde, nie wiem, o co mu chodzi. O kurde. To te kebaby ładnie schodzą, słuchajcie, dzisiejsze. Ale hamburgery gorzej. Donera, dobra, bierz gościu donera. Hamburgery gorzej schodzą, bo tylko dwa sprzedaliśmy. Nie wiem, o co chodzi. Serio? Chcesz lawasza? Dobra, gościu, no to ci dam chyba lawasza. No co zrobimy? No jak czekasz za lawaszem? A ja nawet już... A jest jeszcze jeden, dobra. To nie mówcie, że cztery takie kebaby sprzedaliśmy dzisiaj. Zobaczcie, no dobra, chcę gościu lawasza, to dam mu lawasza, nie? A tu babka ze skrzydełkami czeka. Pytanie, ten gościu za lawaszem... No, to się trzeba spieszyć. You can, spiesz się, chłopie. Spiesz się, chłopie. Chyba, że zimne mu podamy lekko. Dobra, tam... Gdzie to było? Tu. Przygotowanie, a jednak ciepłe. No dobra, to jak zdążymy, to babce też skrzydełka damy, lekko podgrzane. O kurde, zupę pomidorową ktoś chce. Oj, cała się użyła. Brakujące składniki, tam nie, ja już nie czytam, co tam piszą, wiecie. Tu były skrzydełka. Cyk. No, to jest młyn. Widzowie, to jest młyn. Zobaczcie, co tu się dzisiaj... Dobra, no ale pomidorówkę dodałem chyba. No to... To bierz pan pomidorówkę. O, doner się skończył. Następny za pomidorówką. Też kupi. Tamten nie wiem, na co się gapi. Tu kobicina. A, jest jeden minus, widzowie. Jeśli chodzi o tych naszych pracowników. Wiecie jaki? Że jeśli zapełnia się to do mycia, to oni nie noszą, nie, nic nie robią. Stoją i się zawieszają. Zobaczcie, ja muszę wtedy przyjść. Muszę umyć za nich te naczynia, żeby się zwolniło miejsce i wtedy oni przychodzą i myją. A jak jest pełne, to się zawieszają. Widzicie, ona zaraz ruszy i zaraz przyjdzie. Chyba tylko ma tyle chyba... Tyle ma na sobie tych, mi się wydaje, talerzy, że... No suchar, to jest trochę niedopracowane w tej grze. Dlatego też się boję, że nie można zapisywać na przykład, nie? Idzie? Widzicie? Gościu przyszedł. Ale jeszcze się zastanawia, bo jeszcze jest pełno. Także... Parę umyję i powinno być git. Dobra. Przyszedł? Jeszcze nie. Cztery. No teraz powinien myć. Widzicie? Teraz myję. Teraz się odblokowało. No tak to działa dziwnie, nie? Ja za nich robotę muszę robić. Dobra, to tych już tutaj w środku też obsłużymy, pieniądze skasujemy, będziemy, wiecie. Mam nadzieję, że jesteśmy zarobieni dzisiaj. 39 tysięcy, widzowie, na koncie mamy. Dobra, tu też jeszcze parę pomyję.
40 tysięcy, czyli zobaczcie, ile zarobiliśmy kasy dziennie. Na końcu oczywiście podsumowanie zobaczymy. No, fajnie, fajnie z tą nową restauracją, podoba mi się. Dobra, resztę niech kelner myje. Ja mu tylko szlaki. Myj, ty myj, myj, rób. Dobra. Aha, te garki by wypadało pogasić na noc, nie? W ogóle wszystko by wypadało pogasić. Dobra. Krytkownica też, to te pomidory i ziemniaki, to słuchajcie sobie na szybko schowamy, żeby nam się nie popsuło. Ale kasa płynie, widzowie. Zaraz się okaże, że zakończymy dzień z 50 tysiącami na koncie, ale wątpię, to bym aż tak nie wierzył. Aż tak bym nie wierzył. Ciekawe, jak to zrobić, żeby zaprosić tą babkę z telewizji. Widzicie, gościu znowu stoi, bo jest niepomyte. No i ja mam za niego myć, kurde. A pierdziele, nie chce mi się. Dobra tam. Zamykamy, słuchajcie, widzowie, kram. Za długo ten odcinek trwa. Niech oni myją następnego dnia. Także to tym akcentem będziemy już powoli kończyli. Zobaczymy oczywiście podsumowanie dnia. Dziękuję ci, drogi widzu, że oglądasz. Pozdrawiam cię oczywiście serdecznie. Dziękuję za wszystkie rady, które piszecie. Będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Skrzydełka sprzedaliśmy jedne. Donera o 6, 8 rosół. O, kebabu. No to jest możliwe. Frytek max. To nie wiem jakby, czyli tak dużo. Jakby nie rozumiem do końca tych liczb, powiem wam szczerze. Jakoś one tak do mnie nie przemawiają do końca. 26 tysięcy utargu zrobiliśmy, ale 58 dań. Pomiń, nowy dzień. Także tym akcentem, drodzy widzowie, kończymy dzisiejszy odcinek. Jak widać, tutaj coś nam jeszcze brakuje do tej Eleny. Hamburgerów musimy podać 15, 20 hot dogów i szaszłyki cytrynowe 10 i przyjedzie jakaś Elena z telewizji. No zobaczymy. Zobaczymy. Co to będzie, moi drodzy, co to będzie. Dobra, tutaj jakiś bank się odzywa, jakaś płatność, to już zapłaćmy. Chociaż bez sensu, bo i tak to się nie zapisze. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, drogi widzu. Cześć.